sobotę, 13 stycznia, w Centrum Kulturalno-Artystycznym odbył się kolejny poranek muzyczny dla najmłodszych. Przypomnijmy, że w tym roku motywem przewodnim wszystkich poranków są bajki. Tym razem maluchy miały okazję bliżej poznać Kopciuszka. Wszystko, co tego dnia działo się w sali, związane było z tą postacią. Dzieci przybierały groch i robiły własne instrumenty muzyczne. Musiały też z bibuły ułożyć piękną suknię dla Kopciuszka, a następnie same założyły maski i wyruszyły na bal. Jak podczas każdego poranka, nie zabrakło też prezentacji instrumentów. Tym razem był to akordeon. Przed przybyłymi wystąpili reprezentanci Kozienickiej Szkoły Muzycznej, Kacper i Adaś Jaroszek, grający na akordeonie i skrzypcach. Było też trio akordeonowe z oddziału zamiejscowego szkoły w Pionkach. Poranek poprowadziła, tym razem przebrana za Kopciuszka, Kinga Bobienko. Tego typu poranki odbywają się cyklicznie, raz na miesiąc. Ich organizatorem jest Szkoła Muzyczna.